Dobra, chyba się udało. Enter. Jeszcze 5 minut. Holy shit, przyjechali. Nie musisz tego robić. Pomyśl o worku ziemniaków. Pomyśl... Hi guys, Brashtub is here i dzisiaj The Escapist, gra, która mnie zamknęła w sobie i będę musiał ją, słuchajcie, przejść, będę musiał normalnie uciec z tego więzienia. W ogóle on wygląda jak Rog, nie sądzicie? Nazwy tych więźniów źle ubranych właśnie silnikami. I to będzie naprawdę spoko, dobra. I to są ci wszyscy ludzie, którzy stracili swoje życie. Tak, stracili swoje życie w więzieniu. I jak coś to ponazywałem też paru tych policjantów, czy tam nie wiem, strażników, jak wiesz, jak ktoś tam woli. Ogólnie to wiem, jak się robi nożogrzebień i różne takie przedmioty. O, what the fuck, 95%! Czemu mam 95%? 4! Będę się bić ze strażnikiem. Zabił mnie. Nie wiem, jak się robi kill off i kill off o łopatę, coś takiego, a to będzie nam bardzo dużo potrzebne. Jeśli chcecie, jeśli znacie się na tej grze, wiesz, takiej fajnej, to możecie napisać w komentarzach, typu, wiesz, Brashtub, zrób tak, tutaj są, tu chyba strażnicy śpią. Co my w ogóle teraz mamy? Stanowisko do pracy. A, muszę, czy ja w ogóle pracuję? Czy ja w ogóle mam jakąś pracę? O, tu mamy siłownię, dobra, idziemy sobie trochę pobiegać, słuchajcie, idziemy pobiegać, jak się biega? Jak się w ogóle... Dobra, po tylu latach cierpienia wiem, że się klika QE, żeby w ogóle coś zrobić w tej siłowni. I patrzcie, nabiera mi się teraz w ogóle, wiesz, masa, będę silny Brashtub. Jeszcze w ogóle, wiesz, silny Brashtub będę. I wtedy, what the fuck, to jest typo Virtex, nie wiem, Virtex, coś takiego, bo wiesz, dodałem po prostu waszą nazwę, nie wiem, Virtex, słyszysz mnie? Musisz mi pomóc uciec z tego więzienia. On wygląda jak zakreble. No fuck, nie wiem, czy znacie takiego youtubera, fajny jest. Znaczy... No fajny, wiesz, nie wiem, czy jest fajny, bo ja tam go nie oglądam, ale wiem, że jest, że jest. Dobra, musimy dobić sobie, słuchajcie, dużo w ogóle tego wszystkiego, żeby uciec z tego więzienia, żeby, wiesz, mieć tą moc, bo wiem, że jak się dużo trenuje i tam chyba jeszcze coś się robi, to what the fuck, czemu nacisnąłem escape, to wiesz, to wtedy się wolniej męczysz i takie tam. I możemy tego strażnika pokonać, on na pewno ma czerwony klucz i wtedy możemy otworzyć jakby taką, o, na przykład to będziemy mogli otworzyć, tą kutkę tutaj, o. Te dwa kutki, może będziemy mogli jakoś uciec. Dobra, wychodzimy. O, czej, pobił go strażnik. Kogo pobił? Strażnik, kogo pobiłeś? Julka, zabiorę ci lekarstwo i nóż. Znaczy nie, ja mam grzebień, to mi nie potrzeba, bo ja będę miał nożogrzebień. Dobra, nieważne, sorry Julka. The fuck? A, to oni się bili. Aha, dobra. Co tu jest? Instrukcja tworzenia przedmiotów. O, to mi się przyda. Krem do rąk. Nie, krem do rąk raczej nie, ale instrukcja tworzenia przedmiotów. Czyli wiesz, oni też chcą chyba uciec z tego więzienia, bo wiesz, kto by chciał być w więzieniu, chociaż takie więzienie, które jest w tej grze, to wiesz, takie by było łatwiejsze niż, wiesz, niż takie, które jest. I też możemy zrobić nożyczki, żeby uciec stąd i wiesz, i zakończy się nasz horror. Bo o to chodzi, że możemy przeciąć te kraty, nie? Tylko, że jest jeszcze sprawa, jak ja bym chciał przeciąć te kraty, to są strażnicy, po, wiesz, na wieżach i będą na mnie strzelać. Dobra, chyba nie muszę się uczyć, z tego co wiem, bo mam instrukcję tworzenia przedmiotów, także wiesz, czekaj, ja sobie w ogóle coś zrobię. Dobra, musimy przeszukać komuś biurko. Komu biurko przeszukujemy? Julka, przeszukujemy ci biurko. Mam nadzieję, że nie będziesz zła w komentarzach, że ci szukam w biurku. Taria Card, pilot do telewizji. W ogóle tu jest telewizja. The fuck, to jest telewizja. Dobra, na razie wiesz, dzisiaj w tym odcinku ogarniemy te wszystkie rzeczy, czemu ja podnoszę te biurko. Tutaj tak nic nie ma, dobra. Wiesz, na razie w tym odcinku ogarniemy te wszystkie rzeczy, bo... Tak naprawdę to dzisiaj dopiero kupiłem tą grę na Steamie i wiesz, i tak po prostu wiem mniej więcej o co tutaj chodzi. Zestaw do czego? Zestaw do pedikuru? Kto tutaj sobie robi? Kto zrobi sobie pedikur? Weronika, a Weronika. W ogóle akurat, wiesz, dla Weroniki pedikur, bo ona dziewczyną jest. Jakby było dla chłopaka, to by było dziwne. Dobra, Fire Dragon, kradniemy ci rzeczy. O, mydło, dobra. Czekaj, damy jemu to, weźmiemy sobie mydło i może jak uda nam się jakąś skarpetkę ogarnąć, to będziemy już mocniejsi. Odejdź Brashtub, dobra, mam cię gdzieś. Czy on mnie pobił? Nie, on mnie chyba nie pobił. Nikt mnie w ogóle nie pobił.
Cześć, atrament mamy. Atrament, nie? Cześć. O, shit! Myślałem, że... Okej, okay, dobra, już idę. Co jest? Wieczorek, czas wolny. Ej, jest czas wolny, to czemu tutaj nie mogę iść? Biurko Vertixa. Dobra, Vertix, szybko dawaj jakiś ityp. Może byś mi dał... Grzebień, nóż. Dobra, nawet nie muszę robić, bo mam już. Nie wiem, jak on to zrobił. Znaczy, nie wiem. Znaczy, nie, no, niby wiedziałem, ale już zapomniałem. Dobra, nieważne, ale wiem, że się da zrobić ten grzebień, nóż i jeszcze coś się da robić. Czekaj, może pójdziemy do biblioteki. Gdzie jest biblioteka? Bo bym chciał sobie trochę siły nabrać. Bo słuchajcie, mamy tutaj profil, jest siła, mamy około 32 na 100 i szybkość, nie? 20. I to wszystko się właśnie, wiesz, robi w tej siłowni. Dobra, ale też bym chciał inteligencję trochę nabrać, żeby robić więcej rzeczy. To wiesz co, na razie nie poszukamy tej siłowni, znaczy siłowni, biblioteki, tylko weźmiemy sobie, po prostu pójdziemy do tej, no tutaj sobie pójdziemy. QE. Dobra, słuchajcie, mam siłę teraz większą, 39, nie jest to jakoś dużo, ale sobie jeszcze poćwiczę może przed odcinkiem. W ogóle to jakiś naukowiec, co to, the fuck, nawet nie mogę go nazwać. I czekaj, co jest teraz, wieczór, apel, o, apel, dobra, idziemy na apel. Teraz w ogóle mogę podnieść nawet 3 worków ziemniaków i też ogólnie oni przeszukują cele i to jest masakra. Jak ja będę miał jakieś nielegalne rzeczy, to mnie zniszczą jak drożdżówkę w Lidlu. Dobra, kogo w ogóle przeszukują? Nawet nie, czekaj, kogo przeszukują? Gasią światła, nawet nie przeczytałem, kogo przeszukują. Dobra. Możemy iść spać? Możemy iść spać? Twój ekwipunek jest pełny? What the fuck? I nie mogę iść spać? Nie... Aha, dobra, muszę włożyć do tego, dobra. Włóżmy to wszystko do tego i idźmy sobie spać. I na następny dzień... What the fuck? Co ja w ogóle... Co ja robię? Mogę iść się położyć spać? The fuck? Czy chcesz przespać do rana? Dobra, idziemy spać do rana i rano będzie nowy dzień. Może nam Bóg coś da, wiesz, bo kto rano wstaje, temu Bóg daje. No, dobra, nieważne. Dobra, nieważne, idziemy znów na apel, wiesz, rano, zawsze jest apel i ta gra będzie fajna, coś czuję, że ta gra będzie fajna. Z tej, wiesz, są różne fajne rzeczy, co to jest. Ty, ja zapomniałem, jeszcze wam coś pokażę, jak klikniemy na jakąś osobę, ale nie wiem, czy to tak działa. Nie, tutaj, o, what the fuck? Oh, ja pobiłem kogoś, nie, idź sobie za kreble. The fuck, jeszcze strażnik chce mnie zabić. The fuck, 43%, dobra, przepraszam, a nie, to rok, nie, Maciek, przepraszam cię, Maciek. Dobra, wiem, że, o, tutaj, on chce jakieś zadanie. No czemu ja ich biję, ja myślałem, że na spacju się bije. The fuck, ja ich biję, respekt będę miał do dupy. Dobra, jak się w ogóle coś robi z tymi ludźmi, jak chcę coś robić z tymi ludźmi? Nie mogę, dobra. Nie wiem, jak się w ogóle... O, what the fuck, Julka się bije, z kim się Julka bije? Nie, Kiju się bije z Jul... What the fuck, on dziewczynę bije? Jak można dziewczynę bić? Dobra, co ona ma? Rydel ma! The fuck, może w tym odcinku jeszcze uciekniemy, ale chyba nie, ja bym nie chciał w tym odcinku uciekać. Czemu ja ich biję wszystkich? Jak mnie teraz zabiją, to nie będę miał... Zabrali mi Rydel. Nieźle, zabrali mi Rydel. No i wiesz, ta gra jest taka, da fuck, wiesz, jak suszone liście, nie? Które spadają z nieba, jak jest wiosna. I teraz, słuchajcie, ja... No, to już chyba koniec, wiesz? Słuchajcie, jeśli chcecie oglądać tą całą serię, czy nie wiem, czy to będzie seria, to będzie coś fajnego na pewno, to możecie wejść na kanał Brasztub Live. Tam może, wiesz, mówiłem, że będę wstawiać odcinki codziennie, ale nie wstawiam, tak jak zawsze. Brasztub zawsze, nie? Wstawia, że odcinki codziennie, ale nie wstawia. To w ogóle jakieś jeziorko jest. Dobra, nieważne. Idźmy sobie wziąć jedzenie, bo nie jedliśmy... Dobra, nie ma jedzenia. Ale możemy sobie może jakieś widelce wziąć? Możemy? O, weźmy widelce. To można rozwalić w ogóle i wstawić plakat. Tu masa rzeczy można robić. To jest naprawdę spoko. Słuchajcie, ja jestem Brasztub i w ogóle nie wiem, czy się jaracie tak samo jak ja za kreble. Hello? Dobra, poszedł sobie. Nie wiem, czy jaracie się tak samo jak ja się jaram. Nie wiem, czy wiecie, w ogóle ta gra jest też na Xboxa, ale nieważne. Ja jestem Brasztub i jak coś, to ta seria będzie na kanale Brasztub Live. I możesz zostawić komentarz i też lajka, jeśli chcesz. Trzymaj się, no i cześć!